Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. W dzisiejszym zimowym wyjeździe było niewiele nawet. Zazwyczaj liczę, jak się robi wyższa cyfra, to przestaję liczyć, bo wiem, że jest wpis. Natomiast zimą było może 30, teraz do 40 nawet. Jest zwykle część podwójna. Ale jak widać, były też przyczepki na haczyk pojedyncze. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Oczywiście klasycznie o panoramkach jak zwykle. Zamki na piałusku. Piałusku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj, zmiana to życie Twe. Jak sądzę, USA, chociaż głównie to jakiś Dodge na górze, go wydać nie mogę, bo go wyszkoda. Jak na USA, to ten Dodge za chudy. To już tak się giba. Giba się, giba, giba, giba. Nie, raczej wszystko Niemcy. Nie ma dziś tu błękitnej insygnii, nie ma. Bo dla widzów na Kraków jedzie lorą właśnie. Nabyłem. Nie wiem, która to lora pojedzie, natomiast znam pana kierowcę. A nie nagrywam, przepraszam. Błękitna insygnia 1.8 benzyna, proszę państwa, 4x4. Albo 2 litry benzyna były, takie były, ale w napędach. 11 rok albo 10. Bo tutaj zawsze na uchu stawiany jest taki wielki, brzydki radar foto. Jestem ciekaw, czy tym razem brzdaka tutaj służby przytachały na haku. Spoko, nie ma tematu. Chciałem fokusu, nie ma go. Kuźwa. Co my tak się wleczemy, jak go nie ma? Hello. Drodzy Państwo, schody do nieba. Tuż po zamkach na piasku, natomiast Leroy się oszczali w kolejce ze swoimi ciekawymi tekstami. O, leczkę. Tekstami. Panie Pika, to jest nowe? A co to za jakieś kwadracioki na trzeci świat jadą? Wyglądają wszystkie jak nówki sztuki, gdyż są nówkami sztukami. Owszem, Toyoty. Owszem, jakieś to jest wszystko? Land Cruisery? Jakim prawem? Tam trzeci jeszcze jedzie. Ależ piękna okolica u Niemca, wspaniale, ślicznie i uroczo. Ślicznie i uroczo trzeci z zapakowanych. Jawi się tuż za winklem. Nie, inne chyba. Na technika załadowania, bo jest ich mniej. A tu są Mitsubishi. Wyjątkowo małej urody te pojazdy, cholera. Co zrobisz? Nie każdy może być tak piękny jak... Dobra, to... O, Labetę kupili! Dobre! To jest dobre. Tak się wydawało, że ten Labet tam tylko 40, ale gdzieś też z innych placów sztuki jadą. Dacia przyklejona pięknie. E. To niemieckie. A na salon jadą. Na szacunek. Troszkę nam poszarzało. O! Tam były pojedyncze sztuki, a tu pan potrójniaczka przytula. Piękne rzeczy jadą. A co mają stać u obcych na obczyźnie w zimnym? Do ciepłego garażu, sio.
wielkościach. Traktorek. A to ciekawe. Dwa autka, czy albo trzy, nawet ominąłem, bo gadałem z widzem. Plotkarskie tematy, męskie sytuacje. Pogadane, ustalone, wszystko idealnie z panem widzem. Kolejne jakieś dwa piękne ping-pongi. W tle oczywiście symfonia Metallica. Z czym to grali? Orkiestra symfoniczna Los Angeles? Jak pamiętam? Chyba tak. Pięknie ciupiem. Sekundą tak szybko minąłem, bo za tirem mi wyskoczył pana labeciarza o podobnej rejestracji. Też miał 3 sztuki. Tu się już przygotowałem, bo tego widziałem z daleka, misiaczka. Jakaś chyba 20 laweta już na powrocie. Po 2, po 3 sztuki. Rzadko który wiezie jedną. Część druga. I tak dalej, i tak dalej. Piąta lora chyba już po drodze, 5 razy 8 to już jest 40 aut. Ho, ho, ho! Chyba, że byłby to smarty, to byłoby zdecydowanie więcej. Symfonia trwa, ile to trwa? Godzinka i minutę. Stało 9 minut, czyli godzinkę 10 symfonijka. Ze strony A czarnego albumu Pozdro 600. Wrocław, Wrocław na bramkach, mamy coś. Proszę Państwa, w międzyczasie budka sufera ponad godzinę utworów przebojowych. Wiem, powyżej budki sufera Państwo widzą doskonale muzyka filmowa. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy i tak dalej. Cztery pancerni i pies. Czy ktoś kojarzy klasyk z Nouveau? Never Never Comes. To czasy Limala, Kajagugu i Sala Solo. Lata 80. A pan Roman nie jest aż tak stary, dlatego sobie tutaj tylko czterech pancernych ogarnię, bo to są lata aż 60. Czołem. Polo spryciarz na żółtej blaszce. Gdzieś musiał na wsi fajnie ogarnąć, albo mu pan Ali kto przy Achmencie. Polo ciśnie jak głupie. Musi w TDI-ku. Coś podobnego nie da się wyprzedzić. Gratulacje, proszę Państwa, gratulacje. GF rejestracja. Skąd GF jest? Teraz. Też nie zjedzie. To jest skąpaniec. Ci zawodowi kierowcy. Szaleństwo. Polo wciąż popierdziela lewym. Ktoś tam polówkę zhamował. Czyli jest ktoś od polówki jeszcze wolniejszy. No na Boga. Siema żółtek. Kiedyś zjedzie na prawo. O, na pace, tir w prawo, do góry. Kijanka bardzo, żeby nie wypadła, bo ja pierdykam. To było dobre. Paka otwarta, bo brakło 10 cm. Opolszczyzna. Szweda wiezie. O, na Opolszczyźnie szwedzka stal jakaś jechała. Ho, 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 z daleka. Nie wiem. Oczywiście Queen's Wembley. Nie jest to Love Eyed. Proszę Państwa, koncert znany i lubiany. To jest cała godzina na żywo. SCD-1 jak się okazuje. Ale dziurawy. To mi sprawdzajcie, czy Wam się te LEDy z Biedronki włączyły, czy wyłączyły. Pan w białym autku poszedł w lewo. Tylko LEDy z przodu. Z tyłu ciopie nie widać, oprócz hamulcowych świateł stopowych. A co tutaj się nam trafiło znowu na tej la firendzie, nawet jak chciałem powiedzieć. Nieistotne co? Ważne, że na chatę jedzie. Dość szwawym tempem. Podwójniaczek. Nie poniosło z przejechaniem się.